Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Daryliwka. Dzisiaj kończymy serię kolorowych domków. Był żółty, był czerwony, zielony, niebieski, był taki jakby tęczowy, ale bardziej taki różowy dla Moji Popsów. Jeju, jaki był jeszcze? Czarny był, biały był, chyba już wszystkie dosłownie i został mi tęczowy domek na koniec serii, ale taki tęczowy, że każde pomieszczenie będzie inne, będzie żółte, zielone, niebieskie i czerwone. Te kolory najbardziej mi się tęczą kojarzą, więc mam nadzieję, że ten domek Wam się bardzo spodoba. Zostawicie dużo łapek w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie pomijać żadnych naszych odcinków, bo wiecie, tutaj ja nagrywam razem z Oliwką. Oliwka się pojawia zawsze w challenge'ach, a już niedługo wbija też do mnie na Tokebokę, żebyśmy nagrywały dla Was razem. No ale dobra, to co? Bierzemy się za urządzanie tego tęczowego domku. A i ogólnie mam nadzieję, że cała seria, gdzie urządzałam te kolorowe domki, bardzo Wam się spodobała, bo widziałam, że tak było. Było naprawdę dużo wyświetleń, dużo łapek w górę i ciągle podpowiadaliście mi, jakie jeszcze kolory powinnam zrobić. Ale teraz będą historyjki. Teraz będzie więcej historyjek, a potem znowu wymyślę jakąś fajną serię z budowaniem. Więc dobra, zaczynamy ten tęczowy domek. Okej, więc zacznijmy sobie od łazienki i łazienka chciałabym bardzo, żeby była żółta, słuchajcie. I teraz tak, wezmę sobie tutaj, pokombinuję coś. Może weźmiemy panele, takie niby płytki, ale jednak panele. Dobra, to teraz pomalujmy sobie ściany, bo chyba tam nic takiego żółtego innego nie będzie. Ojojoj, a może jednak tak zrobić? Może, dobra, zaraz to wyjdzie w praniu, na spokojnie. Bierzemy sobie toaletę i toaletę sobie weźmiemy oczywiście tą. Teraz jakąś umywaleczkę. I umywalkę chyba wezmę sobie tą po prostu, żeby była taka troszeczkę biała. Bo te drewniane dodatki to znowu by się tak zrobiło, wiecie. Jak? Domyślacie się? I teraz jakie by tutaj lusterko zrobić? Może to po prostu, żeby nie było żadnej ramki tam, że brązowa czy coś. I teraz półeczki bierzemy sobie z sypialni, białe, te malutkie, żeby poustawiać tam jakieś fajne, żółte dodatki, jakieś gadżety, albo dobra, nawet jedną. I równo tutaj z lustereczkiem ją sobie powieszę, żeby było ładnie. I wracamy, wracamy i od razu pamiętam, to jest ostatni domek tej serii i tutaj absolutnie nie mogło się wydarzyć, że zapomnę papieru toaletowego. Nie, 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 nie dopuścimy do tego. I teraz mamy tutaj coś takiego. Mamy szczoteczkę do zębów, mamy żółtą pastę do zębów, znaczy tam z dodatkiem żółtego w sumie. I mamy żółtą suszarkę jeszcze. Jak ona tutaj będzie wyglądać? No średnio, ale wiecie co ja sobie pomyślałam? Że mogę sobie wziąć, tylko nie tutaj, ale tutaj, koszyczek jakiś. I teraz tak, albo taki koszyczek sobie weźmiemy, bo on jest taki fajny łazienkowy i tutaj mogę na przykład wrzucić sobie tą suszarkę. No dawaj, dawaj, łap się. Pyk, dobra, niech sobie tam siedzi, no bo takiego czystego żółtego to ja tutaj chyba nie znajdę, chyba że biały może ten weźmiemy, bo ta wiklina jednak troszeczkę się tutaj gryzie, a taka mała skrzyneczka niech sobie tutaj stoi, może nawet bardziej przysunę do toalety, bo tutaj jakiegoś kwiata może bym wcisnęła, może coś się znajdzie w żółtej doniczce, no jest, słuchajcie, proszę bardzo, pięknie. Dobra, to jak tutaj już mamy prawie wszystko, bo jeszcze trzeba powiesić oczywiście jakąś wannę, tylko jeszcze jakieś oświetlenie i tutaj śmiało... O, proszę bardzo, widzicie kto do mnie napisał? Mister Drobny, mój kochany dziad, pyta się jak idzie, ale ja mu wcale nie odpiszę, bo nie chcę mi się przerywać nawet tego budowania. Ale zaraz, zaraz, o czym ja mówiłam, papier jest, dobra. Może jednak to weźmiemy tutaj nad tym kibelkiem, żeby ta półeczka nam się nie zasłaniała wcale. I teraz wannę bierzemy. Wannę weźmiemy po prostu białą. No bo tak chyba będzie ok, chyba będzie najlepiej. I teraz jeszcze z sypialni chciałabym sobie wziąć jakiś stoliczek i jeżeli no nie będzie na pewno żółtego, to weźmiemy sobie ten biały tutaj, jeżeli mamy wszystko w takich... No to będzie żółto-biała ta łazienka, no nie oszukujmy się, ale musi tak być, bo inaczej tutaj nie wykombinujemy, ale za to tutaj sobie postawiam jeszcze jakieś żółte żele i tak dalej. Tutaj weźmiemy sobie jeszcze raz to. Nie chciało się normalnie postawić, to ja sobie to tutaj musiałam wziąć w ten sposób. To jest w ogóle chyba na słońce, ale że są żółte buteleczki, to ja sobie to wykorzystam. Tylko wiecie co, jeszcze ja sobie tutaj pokombinuję z podłogą jednak, bo jak to jest takie zwykłe, pomalowane jakby, to mi się to trochę bardzo zlewa. A tak jakby było coś innego, to może będzie ładniej. Jakbym sobie wzięła
te drugie panele żółte, to nie, bo one są bardziej pomarańczowe, czyli ja tutaj muszę zrobić tak i chyba zrobić może jaśniejsze ściany troszkę. O, w ten sposób. I tak jest bardzo ładnie, mi się wydaje. Mam nadzieję, że też Wam się podoba. Zapalimy tutaj światełko. No i chyba mamy skończoną żółtą łazienkę. To teraz przechodzimy do kuchni, a kuchnia, słuchajcie, będzie czerwona, moja ulubiona. W czerwonym domku, który był najtrudniejszy do zrobienia, ona wyszła całkiem fajnie. I wiem, że też większość z Was pamięta kuchnię szalonych kucharek w przedszkolu, więc musi to być. Ale zrobimy sobie tutaj białą podłogę, słuchajcie, żeby troszeczkę się to jednak odznaczało. No i lecimy sobie po meble, a meble są czerwone, słuchajcie, piękne czerwone. Mamy nawet czerwoną lodówkę, więc tutaj jestem jak najbardziej uratowana. I proszę bardzo, gdzie ta czerwona lodóweczka jest? Okej, mamy Cię, złapana, jesteś przyłapana. I teraz lecimy sobie tutaj w szafach, tak jakby. Tutaj, dobrze ja mówię? Ej, nie, co ja gadam? Tutaj chyba powinno być tak. Mamy takie fajne półki czerwone, tylko ja bym chciała, żeby one dwie się zmieściły, ale to jest niemożliwe, słuchajcie, niemożliwe. Ale to nic, bo ja już sobie wymyśliłam plan awaryjny. Tylko muszę wziąć małe białe półeczki, żeby mi się tutaj zapełniło. Tylko błagam, żeby one się zmieściły, bo tak to już po mnie. Dobra, nawet niech sobie będzie tak, to nie problem. I drugą jeszcze troszeczkę wyżej. Dobra, jest ok. No to teraz bierzemy sobie jakiś stół, żeby ktoś, kto tutaj zamieszka w tym szalonym tęczowym domku, miał miejsce na obiadek. I nawet weźmiemy sobie ten wielki stół. Dobra, no to teraz jakieś krzesła. Krzesła będą testą poduchą czerwoną, tak jak w czerwonym domku w sumie, ale one tutaj najfajniej pasują i jeszcze idealnie właśnie się martwiłam, że te moje półeczki białe będą tak jakby, no wiecie, tak w ogóle nie będą pasować. A tutaj jednak proszę, fajnie to się zgrało i ładnie pasuje. To teraz tak, bierzemy sobie mikserek. Z Hello Kitty ma czerwoną miseczkę, więc powinien jak najbardziej pasować. Tutaj mam jakiś fajny dzbanek, to ja go tutaj sobie postawię. Mamy czerwony rondelek, to absolutnie musi być. I co tutaj jeszcze będzie? Już nic czerwonego? To tak, bierzemy miseczkę, chyba nawet tak było w tym moim czerwonym domku, ale to jest naprawdę fajowy pomysł. I teraz pozwólcie, że otworzę sobie tą szafkę i powkładamy sobie tam właśnie talerze na górę, żeby nie było tak, że goła ta półka stoi, bo gdyby ona nie miała tych szyb i jakby nie było widać, że tam nic nie ma, no to jeszcze mogłoby być, ale jeżeli ona jest taka otwarta, no to tutaj trzeba ewidentnie coś powkładać, tylko widzicie, jak mi się to wkłada? Nie chcą ze mną te filiżanki współpracować, no to niech wszystkie się tak postawią, a nie. Dobra, a ta troszeczkę w tą stronę jakby była? No nie, nie podoba mi się, jak się to poustawiało. Dobra, niech już będzie, zamykamy sobie i jeszcze do tej miseczki sobie wsadzimy coś czerwonego. A nie, jeszcze tutaj mam, to może tutaj jeszcze sobie postawimy takie dwie miseczki, żeby było ładnie. No dobra, nawet niech sobie tak stoi, to nie problem. I tutaj na pewno będzie jeszcze coś czerwonego. Jabłuszka, tylko żebym znowu się nie pomyliła z pomidorem. Już nie pamiętam, w którym domku, ale Wy na pewno pamiętacie, czy to była jakaś historyjka, że dałam pomidora... Ej, co się dzieje z tym jabłkiem? Gdzie te jabłka? Mi tu do miski wskakiwać. No patrzcie, nie da rady. Dobra, to nie, jak nie chcecie, to nie. Jedno mnie tylko posłuchało. Ej, to jabłko zamarło na tym stole. Dobra, to leż sobie w ogóle, co tutaj się dzieje? Nic ze mną nie chce współpracować. Arbuza sobie włożę tam. Nie, też nie chcę. O nie, ja nie wierzę w to. Dobra, to będzie tylko jedno jabłko, a jedno ktoś po prostu sobie zostawił tutaj na rogu stołu. I wiem, że właśnie wiem, że jest jeszcze ketchup. No, co tutaj się dzieje dzisiaj? Dobra, ten ketchup musi tak stać, bo inaczej to chyba nie da rady po prostu. I teraz bierzemy sobie jakieś oświetlenie. Słuchajcie, oświetlenie. I tutaj będę musiała chyba sobie zrobić zwykłe... O, a może to z kokardeczkami? I będzie pięknie. Dobra, mamy kokardki, mamy mikser Hello Kitty, więc będzie ok. Ej, czemu ja tego nie wzięłam do tego czerwonego domku? Wiecie, jaki ja tam miałam problem z wybraniem w ogóle oświetlenia do kuchni czerwonej? Teraz sobie jeszcze pomyślałam, że przecież w łazience możemy położyć dywanik tutaj przed tą toaletą fajną. Dobra.
akurat będzie fajnie pasował do lampy, a tutaj też możemy sobie coś położyć czerwonego. Mamy tutaj coś takiego, więc dobra. I teraz salon i sypialnia został kolor zielony i został kolor niebieski. Ja sobie teraz zerknę może do sypialni. Jakie tam mam łóżka do wyboru? Czy będzie coś z zielonego bardziej, czy bardziej coś z niebieskiego? Dobra, to sypialnia będzie zielona, bo tutaj mam piękne łóżko, takie z baldachimem, więc ja od razu sobie tutaj wstawiłam. A wychodzi na to, że salon będzie niebieski. No i lecimy sobie, szukamy czegoś niebieskiego, fajnego do salonu. Tylko co by tutaj wziąć? Takie paski są. No nawet to ładne, powiem Wam, nawet to ładne, ale zobaczymy sobie jeszcze. Ej, chmurki są, wiem, że są chmurki jeszcze. Tylko, no fajnie to będzie wyglądało, dobra, no to tylko czy ja będę miała tam jakieś niebieskie kanapy, ewentualnie szare się weźmie, najwyżej będziecie na mnie krzyczeć, ale ja to wytrzymam spokojnie, ale mam nadzieję, że nie będziecie krzyczeć. O, i pięknie, dobra, no to wracamy sobie tutaj po mebelki nasze. No i mam tutaj coś takiego tylko, no nie, proszę Was, co tutaj jest grane, to nie pasuje mi w ogóle. No i teraz sobie przypomniałam, jak robiłam niebieski domek, to ja właśnie tutaj miałam problem. Miałam ten sam problem właśnie, co w tej chwili. Ale wiecie, jak wybrniemy? Weźmiemy sobie chyba, no bo nie, tutaj nie da rady jakoś inaczej. Mogę ewentualnie tylko wziąć te dwie pufy na sprawdzenie, ale nie wiem, czy je zostawię nawet. Ale weźmiemy sobie tą kanapę. Tak, tą właśnie, bo ona jest taka neutralna. No nie wiem, sama nie wiem, powiem Wam szczerze. Niech sobie te pufy na razie stoją, a ja zobaczę, czy ja tutaj mam coś jeszcze niebieskiego, może jakieś kwiatki w niebieskiej doniczce, to nie, bo to fioletowe. Czy może jakiś, o jest, stoliczek niebieskie serduszko, więc tutaj jestem minimalnie uratowana. Teraz fajnie, jakby był jeszcze jakiś dywanik, ale tutaj z tego co pamiętam, to chyba niebieskiego żadnego brak, więc będę musiała tutaj sobie zrobić coś takiego. Nie, no to jest ok, na razie jest ok. Tutaj to niebieskie włożyłam, no bo to jest po prostu ładne. I teraz poczekajcie. Nie, no, o, jest, dobra, szafy będą. Najwyżej, no trudno, musi tak być. Musi być taki niebieski salon. Te szafy nie są za piękne, ale tam mogą sobie zawsze jakieś tam duperelki powkładać, jakieś swoje gadżety, jakieś dokumenty i tak dalej, więc wiecie, no musi tak być. Tylko teraz, żeby to równo w miarę ustawić, ja widzę, że już będzie problem. I jestem troszeczkę uratowana, bo zobaczcie, teraz tak sobie pomyślałam, że to mogę tutaj śmiało przystawić, a tutaj mam telewizor na niebieskiej półce, więc naprawdę jestem uratowana. I nawet mogę sobie wyrzucić tą jedną szafę, żeby włożyć tutaj jakiegoś fajnego kwiata. Tylko, że no ja tutaj już sobie grzebałam, chyba nic takiego nie było, ale... Może jakiegoś większego, może tą monsterę w białej doniczce, żeby wiecie, chociaż jedna rzecz pasowała do kanapy. No i dobra, w sumie taka trochę też zielono-niebieskie, ale miało być tęczowo, więc tutaj musicie mi wybaczyć. Więc, no wiecie, taka mieszalnia kolorów po prostu. I teraz tak, ta półka. Chciałam tą najdłuższą półkę, ale ona się nie zmieściła, więc musimy sobie po prostu tutaj taką powiesić. I mam cichą nadzieję, że tutaj znajdę coś niebieskiego w dodatkach, albo ewentualnie może jakieś radio, albo coś, może coś będzie, a może nie. No proszę, jest, no mamy niebieskie radyjko, więc dobra. Ej, ale poczekajcie, bo wiecie, że ja muszę te nutki wyłączyć, bo one mnie denerwują, one mnie po prostu rozpraszają. No i w takim układzie może powiesimy sobie drugą półkę, taką białą, w tym samym rozmiarze tutaj, o, nad tymi szafami. No i lecimy dalej szukać niebieskich rzeczy, proszę bardzo, mamy pierwszą niebieską rzecz, piękny aparat. I teraz sobie stąd mogę śmiało brać coś, mam nadzieję, że coś niebieskiego będzie. Chociaż, z tego co właśnie pamiętam, to z niebieskim było ciężko, była paletka. Perkusja jest, może tą perkusję tutaj też gdzieś ustawić? Nie, bo tak będzie za bardzo naćkane, tutaj będzie w ogóle nie pasować. No przykro mi, ale perkusji nie będzie. O, ale jest piękna myszka i ją tutaj od razu kładę na tą półeczkę i mamy gitarę jeszcze, a gitara sobie śmiało tutaj może stać, jest bardzo fajna i bardzo ładna. O, i z myszą mamy jeszcze królika. Dobra, fajnie jest, no jest niebieski salon z dodatkiem troszeczkę zielonego koloru, ale no musi być, bo to miał być przecież tęczowy domek, no. Dobra, wzięłam sobie jeszcze tam dwa segregatory, one bardzo fajnie tam pasują. Dobra, jeszcze jeden rzut na to wszystko.
no dobra, tutaj się zgadza, tutaj się zgadza. Jest, okej, no to lecimy sobie do sypialni naszej zielonej. Łóżko już mamy, więc tutaj jest taki plus i myślę sobie nad postawieniem właśnie takiej szafy, oj, tylko jednej szafy, a nie dwóch. I teraz jeszcze sobie tak pomyślałam, co by było, gdybym właśnie to łóżko sobie tutaj, tylko że nie, no bo to jest w sumie bez sensu, bo tutaj mi i tak zabierze przestrzeń, i tak mi zabierze przestrzeń, więc tylko że to okno biedne będzie zasłonięte, no ale trudno, musi tak być, inaczej się chyba tutaj nie da z nic zrobić. I teraz weźmy sobie, zerknijmy tu, bo widziałam, że był zielony, ale taki listkowy. Czy to będzie pasować? Może jak tutaj coś ładnego postawię, bo nie, 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 nie. Jednak nie będę ryzykować, bo wiecie, że ja to jestem taka wybredna strasznie w tych domkach i tutaj musi być jednak coś stonowanego takiego. No to teraz pokombinujmy sobie z podłogą i ze ścianami, bo tutaj od tego wszystko w sumie zależy. Mam nadzieję, że się coś znajdzie. No i coś tam jest. No mamy kwiatki. To jest takie bardziej, nie wiem, czy to zielone, czy takie morskie bardziej. No tutaj mamy coś takiego. W sumie wiecie co, ale ta... Teraz ta zieleń z tej półki mi tutaj nie pasuje całkowicie, to nie absolutnie. Jakbym dała białe panele i zielone ściany, no ale miało być zielono. Zrobimy sobie takiego myka, że ja będę musiała po prostu przeżyć jakąś tą półkę, że ona jest w takim innym odcieniu zielonego. Mam nadzieję, że Wy na mnie nie będziecie krzyczeć, ale tutaj sobie stawiamy taki dywanik, żeby też było w miarę ładnie, nie tylko, że wiecie, nie tylko, że zielono, tylko też, że ładnie. I tutaj myślę, że nad łóżkiem, ale ta się zmieści, no cudem, ale się zmieści, tylko może brązowa ta półka, skoro rama łóżka jest różowa. Boże, co ja gadam? Słyszeliście Wy mnie, co ja chciałam powiedzieć? Że może brązowa, skoro rama łóżka jest różowa. Widzicie? I mi się dziwiliście, że ja zapomniałam papieru toaletowego czy coś, jak ja gadam takie głupoty, że ja już myślę o tym, co ja będę tam jeszcze nagrywać albo co mogłam zmienić w jakimś domku czy coś, także no musicie mi wybaczyć, bo ja naprawdę, naprawdę, naprawdę... Ej, to jest sypialnia, zielona sypialnia, czyli tu powinno być mnóstwo kwiatów. I ja sobie teraz tak myślę, czy by tych kwiatuszków tutaj na przykład nie przypiąć, albo tych. Fajnie, nad łóżkiem, no i to będzie ładnie wyglądało. I akurat tutaj mój problem z półką się zniknie, zniknie, tak, on się zniknie. Nie słuchajcie mnie dzisiaj, bo gadam jakieś głupoty, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. No i zrobiliśmy sobie coś takiego, gąszcz w sypialni, słuchajcie. O ja, ale tutaj mamy fajne zielone rzeczy, więc dobra, ja sobie to otwieram i tutaj oczywiście żabową konsolę sobie wkładamy, glizdowy ten radio, tylko wyłączamy te nutki, wyłączamy, wyłącz się. O ja, zobaczcie co tu jest, no nie. Mogłam salon zielony zrobić, co ja odwaliłam. Tutaj jest coś takiego, jakiś taki fajny zwierz, więc ja sobie go tam na łóżku położę. I teraz jeszcze sobie myślę, jak tutaj są takie zabawkowe rzeczy, to ja sobie to właśnie tam pozamykam, ale zielone... Ojeja, pan brokolik musi być, to nawet nie podlega dyskusji, ale on się chyba obraził i nie chce na łóżko wejść. Dobra, wszedł, więc jest okej. I teraz zielone książki bym chciała... Tylko wezmę sobie kilka, wiecie, i położę je po prostu na tym stoliku, że ktoś sobie tam czyta przed snem czy coś. To sobie zamykamy, teraz bierzemy sobie jeszcze tutaj jakieś oświetlenie obowiązkowo i w salonie jeszcze chyba zapomniałam oświetlenia, więc byście na mnie krzyczeli. O, jest fajna lampeczka akurat do tych książeczek. Więc ojej, ale nie w ten... O, wiem jak to zrobić. Książki jednak muszę tutaj posunąć, a lampka wtedy będzie w tą stronę. Dobra, jest fajnie, naprawdę. Wybrnęłam jakoś z tej niebieskiej... Nie, niebieskiej. No widzicie, co ja dzisiaj gadam? Mi normalnie się już chyba za dużo. Chyba po prostu za dużo tego, słuchajcie. Mi już po prostu padło. Tutaj jeszcze sobie to postawimy. Normalnie coś mi się zrobiło z rozpoznawaniem kolorów. To wszystko przez te domki, wszystko przez te kolorowe domki. Tutaj za radiem jeszcze myślę, ale za radiem to miało być. Weźcie, to w ogóle ze mną dzisiaj tu nic nie współpracuje. To tak, tutaj oświetlenie mamy, tylko że takie stojące, ale jest bardzo fajnie. Wybrnęłam, naprawdę wybrnęłam z tej sypialni. I teraz tutaj coś niebieskiego. Właśnie, jest lampeczka, a lampeczkę możemy sobie postawić tam z tyłu. Nie widać jej, ale ona tam jest. No i tutaj myślę, że już musimy normalne takie żaróweczki sobie zrobić.
pyk i pyk. Dobra, nawet tak się ładnie powiesiła. No i co? Mamy ten czerwony... Ludzie, już jest po mnie. Po mnie, za dużo kolorów. Już mnie nie proście o żaden kolorowy domek, bo ja się ciągle mylę, no. Robimy szybkie oprowadzanie po moim tęczowym domku, więc zaczynamy sobie od żółciutkiej, pięknej, słodziutkiej łazieneczki. Czerwona kuchnia. Powiem Wam, że czerwoną kuchnię to możecie robić dosłownie na ślepo, bo tutaj akurat w tych, jeżeli macie wszystkie dodatki, to tutaj wystarczy sobie kliknąć i jest na maksa czerwonych rzeczy po prostu. A z innymi jest troszeczkę ciężej, ale kuchnia czerwona wyjdzie zawsze elegancko. Niebieski salon, akurat tutaj też się przyfarciło, bo są te niebieskie tutaj szafy, jest pół z telewizorem i tutaj jakieś takie słodziaszne maskotki, ale naprawdę nie, wyszło też fajnie. No i zielona sypialnia dla fanów zielonego. Myślę, że całkiem spoko, by się nawet spodobało. No dobra, no to co, czekam na Wasze opinie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już się z Wami żegnam i do następnego, pa pa! Idę wymyślać nową serię po historyjkach, bo znowu coś fajnego będzie.